COVID-19 działa nie tylko w dużych miastach, nie tylko w małych miastach, miejscowościach, miasteczkach, ale również na wsiach. Nowe Las to jest właśnie taka jedno z sołectw gminy Głuchołazy, gdzie Kukiz15 wystawia pełny skład do Rady Gminy, gdzie Kukiz15 wystawia swojego kandydata na burmistrza gminy Głuchołazy i gdzie, nie ukrywam, mamy wielką nadzieję i też szansę na to, żeby faktycznie odbić tę gminę faktycznie z rąk tych, którzy gdzieś ukrywając czasami swoje partyjne logotypy, zawłaszczyli gminę, zawłaszczyli spółki gminne i tak naprawdę za nic mają obywateli. Drodzy Państwo, żeby nie przedłużać, chciałem Państwu przedstawić, bo to są właśnie dzisiaj tak naprawdę goście, moi goście na moim profilu, ale też i gwiazdy wieczoru. Radni, kandydaci na radnych właśnie w gminie Głuchołazy, gdzie Kukiz15 wystawia swoją pełną listę. Jest z nami również pan Grzegorz Ptak, kandydat na burmistrza Głuchołaz, któremu oddam głos. Pan Grzegorz przedstawi. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że tak naprawdę ci Państwo, którzy tutaj są dzisiaj z nami, to jest efekt działalności strony samorządu z Kukizem.pl. To jest właśnie to oddolność. To jest to, że nie trzeba się zapisywać do partii, nie trzeba poczekać, aż przyjedzie motocykl, nie trzeba się zapisywać do partii, nie trzeba nosić za nikim teczek, wystarczy chcieć, wystarczy się zorganizować, zebrać ludzi, zebrać mocną ekipę i wystartować w wyborach. Ja wierzę w to i liczę w to i macie Państwo moje pełne wsparcie. Będę chętnie przyjeżdżał też do Głuchołaz po to, żeby Was wspierać na konferencjach prasowych, na spotkaniach z mieszkańcami, żeby pokazywać, wzmacniać Wasz głos. Natomiast bardzo mnie cieszy to, że faktycznie ten projekt samorządu z Kukizem, że on się udał, że on jest tego dzisiaj namacalny skutek, zarejestrowana lista kandydatów do gminy, kandydat na burmistrza zostanie też zarejestrowany w stosownym czasie, ponieważ formalnie rzecz ujmując, najpierw musi być lista kandydatów zarejestrowana. A co do samego kandydata na burmistrza, no coś mogę powiedzieć, młody człowiek z wielkim dorobkiem, mnie przede wszystkim ujęło to, że jego podejście do młodzieży, jest to nauczyciel, trener kolarstwa i widać, że czas, który poświęca, serce, swoje zaangażowanie właśnie w edukację, we współpracę z ludźmi młodymi, w to, żeby zaszczepiać w nich chęć czy jakąś taką żyłkę sportową, zwłaszcza wykorzystując to, że Głuchołazy, będę chyba zbyt oryginalny, jeśli powiem, że są jedną z najładniej położonych gmin w województwie opolskim, ponieważ tereny górzyste, pagórki, wszystkim też Państwu polecam, którzy nie mieli jeszcze okazji być w Głuchołazach, aby przyjechać tutaj. Pomijam już Park Zdrojowy, ale w tym momencie oddaję głos kandydatowi na burmistrza Głuchołaz, panu Grzegorzowi Ptakowi. Niezmiernie mi miło być tutaj z Państwem. Szanowni Państwo, długo nie będziemy, bo nie jest to jakaś wielka konwencja, tylko raczej przywitanie się z Państwem. Pierwsze przywitanie się z Państwem. W ręku mam dokumenty, które złożyliśmy w Miejskiej Komisji Wyborczej, może tak pokażę, żeby nie naruszać tej takiej pięknej RODO ustawy, która się pojawiła. Musimy chronić dane, ale mamy cztery kartki, Szanowni Państwo. Za wiele nie prosiliśmy, chociaż wysyłaliśmy też informacje do ludzi, którzy nam się wydawali zaufani i godni tego, żeby znaleźć się na listach, do działaczy społecznych, do ludzi turystyki, bo nasza gmina to jest przede wszystkim turystyka. Niektórzy dostawali takie informacje z zaproszeniem, niektórzy na te zaproszenie odpowiedzieli w sposób skuteczny i mamy tutaj grono właśnie kandydatów na radnych, no wspaniałych działaczy i wiejskich, i miejskich, bo Głuchołazy to nie jest tylko Głuchołazy, to nie jest tylko miasto, ale gmina Głuchołazy. Jesteśmy gościnnią u naszej kochanej sołtysowej Teresy w Nowym Lesie. Jest to takie podkreślenie właśnie tego, że musimy dbać, jeśli piszemy Głuchołazy, to piszemy gmina Głuchołazy. Szanowni Państwo, dokumenty na radnych są złożone, zatwierdzone. Jutro albo pojutrze najpóźniej składamy już dokumenty zatwierdzające kandydaturę na burmistrza. Bardzo nas cieszy to, że tak bardzo nas wspieracie i kibicujecie nam przez Facebooka, przez osobiste rozmowy. Będziemy chcieli w najbliższym czasie Was wszystkich odwiedzić w różnych miejscach, w sołectwach, na ulicy. Ruszamy już w tym tygodniu z projektem objechania każdego metra dróg w naszej gminie. Chcemy spotkać się z każdym na drodze i porozmawiać, co Wam leży na sercu. Bo my możemy pewne rzeczy Wam narzucić w przyszłości, ale wolelibyśmy, żeby samorządy trafiły do obywateli, takie jak hasło nasze wyborcze,
serdecznie dziękuję panu posłowi za to, że możemy startować. Ja dziękuję. Ja chyba dziękuję. Najbardziej niezależno, bo szukaliśmy miejsca, bo nie chcielibyśmy być przyciskani, naciskani przez partyjne układanki. Wybraliśmy Kukiza dlatego, że Kukiz 15 daje swobodę myślenia i działania, także za to dziękujemy. Kukiz 15 daje dużą autonomię. Ja działałem podczas wyborów samorządowych, podczas przygotowywania się do wyborów właśnie na zasadzie autonomii, czyli jeżeli ktoś chce, proszę bardzo, macie Państwo możliwość, mieliście możliwość się organizować, ja to zawsze chciałem i wspierałem tyle, na ile się dało. I drodzy Państwo, to jest dzisiejsze spotkanie z pierwszym spotkaniem, będą kolejne, na których będziemy przedstawiać kolejnych kandydatów na burmistrzów czy też wójtów w województwie opolskim. Będziemy przedstawiać naszych kandydatów do poszczególnych powiatów. W końcu również przedstawimy naszych kandydatów do Sejmiku Województwa Opolskiego, ponieważ informuję, że złożyliśmy już do rejestracji kompletne listy we wszystkich okręgach Województwa Opolskiego. Także drodzy Państwo, ja jeszcze korzystając z okazji, powtarzam to, będę to powtarzał, dopóki nie minie termin. Zachęcam wszystkich do tego, żeby dbali o to, żeby te wybory, które najbliższe wybory, żeby były wyborami uczciwymi, bo tutaj wszyscy Państwo mogą być naprawdę wspaniałymi ludźmi, mogą mieć super pomysły, super koncepcje, a jeżeli głosy będą policzone tak, jak były ostatnio liczone w wyborach samorządowych, to będzie nadal tak, jak było do tej pory, a chyba nie chcielibyśmy tego wszyscy. Także drodzy Państwo, zachęcam wszystkie te osoby, które tutaj stoją, ale również z innych komitetów, jeżeli znacie, jeżeli taka informacja do Was dociera, pójście, zgłoście się do obwodowych komisji, zwłaszcza do tych, które będą liczyły głosy, po to, żeby później nie było jakichś nieporozumień, po to, żeby później nie było niespodzianek, tak jak to było 4 lata temu. Także drodzy Państwo, jest jeszcze czas, żeby się zgłosić do komisji, do pracy w komisji, żebyście Wy nie tylko spełnili swój obywatelski obowiązek w postaci zagłosowania, ale żebyście też zadbali o to, żeby nikt Waszego głosu nie sfałszował. Cóż, drodzy Państwo, jeżeli będzie okazja, ja z całą pewnością i z chęcią pojawię się jeszcze w Głuchołazach, abyśmy poruszyli kwestie głuchołazkie wszystkich mieszkańców gminy Głuchołazy, nie tylko miasta. Zachęcam przede wszystkim do kontaktu z panem Grzegorzem Ptakiem, ale również ze wszystkimi innymi kandydatami. Nie tylko z liderami list, ale jeżeli wiecie, że ktoś z Waszych znajomych startuje do Rady Miasta, pójście, porozmawiajcie z tą osobą. Przekażcie, co byście chcieli, co się Wam podoba, co się Wam nie podoba, co warto zmienić w mieście czy na poszczególnych wsiach, które wchodzą w skład gminy Głuchołazy. To właśnie od tego dialogu zależy to, jak bardzo dopasowany do potrzeb zwykłych obywateli będzie przekaz tych kandydatów obywatelskich, niepartyjnych, zwykłych, normalnych ludzi, którzy też specjalnie dzisiaj wybraliśmy ten termin niedziela, ponieważ większość z Państwa w tygodniu po prostu pracuje, ale chcą pełnić tą misję i być radnymi w gminie Głuchołazy. Ja szczerze wierzę, że to się faktycznie uda i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby Państwo zmaksymalizowali swoją szansę na uzyskanie mandatu. Także drodzy Państwo, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, do mnie można przez Facebooka zawsze się kontaktować. Z panem Grzegorzem Ptakiem, przypuszczam, wystarczy wpisać Grzegorz Ptak na Facebooku, zapraszamy. I będzie działało. Życzymy wobec tego spokojnego wieczoru, spokojnej niedzieli. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.